Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się troszkę tematem pielęgnacji w zimie. Tyle mnie prosicie o filmiki pielęgnacyjne, także postanowiłam zwiększyć ich ilość. Także nie zdziwcie się, jeżeli w najbliższym czasie będzie ich tutaj na moim kanale całkiem sporo, ale mam nadzieję, że spodoba Wam się to. Jak wiecie lub też nie, ja mam cerę problematyczną, tłustą, ze skłonnościami do wyprysków. Miałam również problem z trądzikiem hormonalnym, o czym możecie się dowiedzieć więcej tutaj w tym filmie. Natomiast, jak możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o trądzik, no to nie mam już takich ogromnych stanów zapalnych. Też ta moja pielęgnacja stała się taka bardziej przemyślana. Jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych produktów, to robię to zawsze stopniowo, powoli. Sprawdzam, czy dany kosmetyk mi pasuje, czy nie. A jako, że mamy teraz okres zimowy, okres, w którym napromieniowanie słoneczne jest po prostu mniejsze niż latem, to jest to idealny moment, aby wprowadzić kwasy. Ja kwasy wprowadzam powiedzmy już tak około października, dlatego, że wtedy już to nasłonecznienie spada i można spokojnie zaczynać taką pielęgnację tymi kwasami. Najlepiej zacząć wprowadzać kwasy o niskim stężeniu i później delikatnie, że tak powiem, iść w górę. Również są bardzo fajne takie zabiegi kosmetyczne, które rzeczywiście mają już bardzo wysokie stężenie tych kwasów, ale właśnie też takie zabiegi można wykonywać tylko pod okiem kosmetologa, z tego względu, że bardzo wysokie stężenie kwasów może po prostu uszkodzić naszą skórę. Także do domowego stosowania ja bardzo polecam wszelkie produkty z kwasami o niskim stężeniu, natomiast jeżeli chcecie coś wypróbować takiego o bardzo wysokim stężeniu, no to tylko u kosmetologa. I również pamiętajcie o tym, jak bardzo ważny jest krem z filtrem. Nawet jeżeli dzień jest pochmurny, to i tak, dziewczyny, cały rok, proszę Was, używajcie kremów z filtrem. To jest naprawdę bardzo ważne, dlatego że nawet minimalne nasłonecznienie może wywołać reakcję alergiczną, fotouczulenie. Słońce tak naprawdę ma bardzo ogromny wpływ na to, że nam się pojawiają zmarszczki, że nam się pojawiają przebarwienia na skórze. A szczególnie, jeżeli już wprowadzacie kwasy, no to ten filtr, no to to jest mus. Po prostu to jest mus, dlatego że właśnie połączenie kwasów i nasłonecznienia może spowodować, że pojawią Wam się przebarwienia na skórze, które później są bardzo trudne do zlikwidowania. Także uczulam Was, że zawsze przy kwasach krem z filtrem jest obowiązkowy. Nieważne, czy to jest lato, czy to jest zima, zawsze pamiętajcie o tym kremie z filtrem. Także skoro już zaczęłam takim wstępem, to przejdę teraz do kwasów i do konkretnych produktów, o których chcę Wam powiedzieć. Ja w ostatnich miesiącach, listopad, grudzień, testowałam naprawdę bardzo dużo kosmetyków i między innymi testowałam markę Mia Cosmetics. Mia to jest polska marka, wegańska, naturalna, także wszystko co najlepsze, cruelty free. Ich produkty dokładnie, szczegółowo testowałam około miesiąca, także myślę, że bez zbędnego gadania po prostu przejdziemy do tych kosmetyków i oczywiście do kwasów, o których chcę Wam powiedzieć dzisiaj. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. W komentarzu możecie mi napisać, jaki jest Wasz ulubiony kwas, który używacie, albo czy w ogóle używacie kwasów w zimie, czy nie. Piszcie na dole. Jeżeli chodzi o produkty, to muszę zacząć od peelingu enzymatycznego. Nie wiem jak Wy, ale ja osobiście bardziej właśnie lubię peelingi enzymatyczne niż peelingi mechaniczne, dlatego że peelingi enzymatyczne specjalnie nazywają się tak, dlatego że mają w sobie enzymy, które delikatnie złuszczają martwy naskórek, ale nie uszkadzając tej skóry właśnie w taki mechaniczny sposób. Ja osobiście bardzo polecam peelingi enzymatyczne osobom, które mają problemy z wypryskami, dlatego że podczas nakładania takiego peelingu nie musicie go już pocierać, dlatego że te enzymy, one same działają tak, aby złuszczyć ten martwy naskórek, natomiast nie musicie pocierać, przez co też nie naruszacie tych wyprysków, przez co one po prostu nie będą się otwierały, ta ropa nie będzie, że tak powiem, przenosiła się po całej skórze, rozsiewając właśnie te bakterie, które później mogą wywołać kolejne wypryski na twarzy. I w tym peelingu oprócz enzymu papainy, który ma właśnie działanie takie oczyszczające skórę, zmniejszające ilość sebum, również właśnie tak delikatnie złuszczające, to jeszcze mamy tutaj drobinki z orzecha włoskiego i drobinki ryżowe, które również mogą delikatnie, mechanicznie złuszczyć ten martwy naskórek, który już gdzieś na tej skórze
U mnie szczególnie to jest przy nosie. Przy nosie pojawiają mi się takie skórki, które lubię sobie po prostu mechanicznie wypilingować. Ten produkt możecie zostawić na kilka minut na skórze bez, że tak powiem, tarcia, albo możecie po prostu po umyciu buzi wziąć odrobinę peelingu, wmasować w skórę i od razu zmyć. Sprawdzi się dla osób, które mają gdzieś te suche skórki, szczególnie właśnie w okresie zimowym. Mi pojawiają się takie suche skórki, głównie ze względu na suche powietrze w domu, od kaloryferów, ale również od zimnego powietrza na dworze. O kwasie glikolowym na pewno słyszeliście, dlatego że jest to jeden z najbardziej popularnych kwasów wykorzystywanym w produkcji kosmetyków. Jeżeli chodzi o kwas glikolowy, to w zależności od stężenia tego kwasu, on może mieć różne działania. Najczęściej w kosmetykach możemy znaleźć kwasy o stężeniu 5 do 15% tego kwasu glikolowego i właśnie tak niskie stężenie kwasu glikolowego delikatnie, bardzo delikatnie, aż prawie niewidocznie będzie Wam złuszczać martwy naskórek, ale również będzie bardzo dobrze nawilżać i również będzie zmniejszało pory i też wytwarzanie się tego sebum na skórze. I ten delikatny efekt złuszczenia również spowoduje to, że przebarwienia powypryskowe na przykład, jakie macie na skórze, też będą powoli niwelowane. Natomiast te wyższe stężenia, jak na przykład 50-70%, no to już są stężenia kwasu glikolowego, które można znaleźć tylko w salonach kosmetycznych i on wtedy już rzeczywiście ma takie bardzo, bardzo widoczne działanie złuszczające. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie kwasu glikolowego w domu, no to na przykład można użyć go w formie toniku i tutaj właśnie od Mia mam taki tonik, który ma w sobie 5% kwas glikolowy, ale nie tylko, dlatego że również znajdziecie tutaj hydrolat różany. Wiecie, jak ja bardzo uwielbiam hydrolaty. I ten tonik po umyciu twarzy pozwoli Wam przywrócić naturalne pH skóry, ale również nawilżyć i złagodzić tę skórę, tak aby, wiecie, ona po prostu się uspokoiła. Jeżeli chodzi o toniki, generalnie ja najbardziej lubię nakładać tonik bezpośrednio na dłoń, wylać sobie kilka kropel i nałożyć to bezpośrednio na twarz. Wtedy wydaje mi się po prostu, że nie marnuję ani kropli tego produktu. Natomiast też oczywiście możecie użyć wacika kosmetycznego, na wacik dać kilka kropli i przetrzeć po prostu skórę. Jeżeli chodzi o kwas glikolowy, to ja też nie stosuję go codziennie, mniej więcej go stosuję tak co 2-3 dni, najczęściej wieczorem, tak jak już Wam mówiłam, ale w tym okresie zimowym możecie też stosować go rano. Ja najbardziej lubię stosować go w ten sposób, że na przykład załóżmy, jednego dnia nakładam ten produkt wieczorem, następnego dnia nie nakładam tego produktu ani rano, ani wieczorem i następnego jeszcze dnia nakładam ten produkt z rana i właśnie w takim systemie, pomijając dwie rutyny pielęgnacyjne, zawsze ten tonik z kwasem glikolowym sprawdza mi się najlepiej. Kolejny kwas, o którym mówiłam Wam już wielokrotnie na moim kanale, głównie w temacie przebarwień, to jest kwas azelainowy i jeszcze raz Wam powtórzę. Kwas azelainowy jest to taki kwas, który możecie stosować zarówno zimą, jak i latem, dlatego że nie ma on działania fotouczulającego, natomiast ma działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, niweluje właśnie przebarwienia na skórze oraz normalizuje produkcję i wydzielanie sebum, także szczególnie dla osób, które mają cerę trądzikową, problematyczną. Myślę, że kwas azelainowy to jest coś, z czym naprawdę musicie się zapoznać. Ja produkty z kwasem azelainowym już naprawdę mniej więcej od 2 lat stosuję i uwielbiam. Jeżeli chodzi o kwas azelainowy, to tutaj od Mia Cosmetics muszę Wam pokazać 2 produkty. Może najpierw pokażę Wam maseczkę z glinką różową. Glinka różowa już w ogóle sama w sobie jest rewelacyjna na skórę. Ja uwielbiam glinki różowe, dlatego że one są bardzo delikatne dla skóry. Moim zdaniem dają efekt bardzo takiej miękkiej skóry, nawilżonej skóry. I w tej maseczce znajduje się właśnie kompleks kwasu azelainowego i glicyny oraz również znajdziecie tutaj białą glinkę, która również ma działanie takie bardzo nawilżające i jest przystosowana właśnie dla osób, których skóra bardzo szybko się podrażnia, także ona jest taka bardziej łagodząca, nawilżająca, więc myślę, że ta maseczka sprawdzi się dla każdego typu cery. I w tej maseczce również znajdują się oleje, które ja osobiście uwielbiam, czyli olej z pestek malin i olej jojoba, żożoba, jak kto woli mówić, ja wolę jojoba, jakoś mi to po prostu lepiej brzmi. W każdym razie są to oleje, które nie
nie są komedogenne, także nie będą zapychać waszej skóry, natomiast będą ją odżywiać, nawilżać. Ja muszę wam powiedzieć, że uwielbiam tę maseczkę. Jak właśnie nałożyłam ją za pierwszym razem, to już wtedy wiedziałam, że się z nią polubię. Generalnie jest to maseczka, którą nakładamy tylko na 5 minut, także jest to bardzo szybki zabieg, ale rzeczywiście powiem wam szczerze, że ja już po ściągnięciu tej maseczki, po zmyciu jej po tych 5 minutach, widzę ogromną różnicę na mojej skórze. Przede wszystkim właśnie wydaje mi się, że to ta glinka, ona działa w taki sposób, że ta skóra jest taka bardzo mięciutka, bardzo nawilżona, bardzo przyjemna, naprawdę taka odżywiona, zregenerowana. Natomiast drugi produkt, który ma w sobie ten kompleks kwasu azelainowego i glicyny, to jest właśnie to serum. Serum tak naprawdę przeznaczone dla cery problematycznej i w tym serum znajdziecie jeszcze prebiotyki oraz niacynamid, czyli dwa składniki, które tak naprawdę bardzo dobrze będą działały na wszelkie wypryski, wszelkie niedoskonałości, które pojawią wam się na skórze. I przede wszystkim, jeżeli macie skórę z tendencją właśnie do wyprysków, cerę mieszaną, cerę trądzikową, tłustą, no to tak, bardzo wam polecam. Ja też dogłębnie sobie przetestowałam ten produkt. Muszę wam powiedzieć, że on naprawdę genialnie pachnie, tak bardzo kwiatowo moim zdaniem. I też co wam muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o aplikację tego produktu, to bardzo mi się spodobał z tego powodu, że po nałożeniu go na dłoń, w momencie, gdy sobie go rozmasowuję, to on naprawdę czuć taką delikatną śliskość, taki poślizg, że tak powiem. I w momencie, gdy nakładam go na skórę, to rzeczywiście od razu czuję taki jakby nagły przypływ tego nawilżenia, tej takiej delikatnej mokrości na skórze. W bardzo łatwy sposób się rozprowadza, ma właśnie taką śliskość w sobie, nie wiem jak to nazwać, i właśnie przez tą śliskość taką mam wrażenie, że jest on naprawdę bardzo wydajny, dlatego że zazwyczaj nakładam dosłownie 3-4 krople na dłoń i to starcza mi zarówno na całą twarz, jak i tutaj na szyję. I muszę wam powiedzieć jeszcze o jednym serum, które osobiście bardzo, bardzo polubiłam, jeżeli chodzi właśnie o Mia Cosmetics. To jest serum wygładzające z kompleksem anti-aging. Jak tylko przeczytałam to anti-aging, to sobie pomyślałam: Anka, ile ty masz lat? 24. Okej, to już jest najwyższa pora się troszkę odmłodzić. Nie, a tak serio mówiąc, to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne serum, bardzo takie łagodzące, delikatne. I znajdziecie tu m.in. kwas hialuronowy, gdzie o kwasie hialuronowym to wydaje mi się, że już chyba wszyscy słyszeliśmy, ale również jest tutaj kwas fitowy, który również ma działanie takie bardzo nawilżające. O ile kwas hialuronowy daje takie wielostopniowe nawilżenie, o tyle ten kwas fitowy działa po prostu przeciwstarzeniowo. I tutaj również mamy hydrolat z róży, ale również znajduje się ekstrakt z czarnej borówki, przez to ten produkt naprawdę przepięknie pachnie po prostu. Jeszcze wam muszę powiedzieć, że bardzo ważne w przypadku kwasów jest to, żeby już po ich użyciu odpowiednio złagodzić i tak uspokoić tę skórę, również domknąć tę pielęgnację. I szczerze muszę wam powiedzieć, że bardzo polubiłam ten krem do twarzy. On akurat ma w sobie masło mango, przepięknie pachnie, zresztą jak wszystkie produkty Mia, o których wam dzisiaj mówiłam. Naprawdę świetnie nawilża skórę, nie zapycha jej, także jeżeli macie tendencję do tego, że gdzieś tam powstają wam jakieś wypryski, mniejsze lub większe, właśnie macie tendencję do zapychania się skóry, to naprawdę muszę wam bardzo polecić. Szczególnie, że ja ten produkt naprawdę używam codziennie od kilku tygodni, nie zauważyłam absolutnie żadnego tutaj, wiecie, czegoś negatywnego, co by się pojawiało na mojej skórze, także naprawdę bardzo, bardzo polubiłam się z tym kremem do twarzy. To jest akurat wersja nawilżająco-odżywcza, co moim zdaniem właśnie świetnie się sprawdzi na zimę, dlatego że ten krem daje naprawdę bardzo, bardzo mocne nawilżenie. Natomiast jest jeszcze wersja regenerująco-odżywcza, czyli taka, która może lepiej się sprawdzi w momencie, gdy macie jakieś delikatne podrażnienie na skórze. I ta wersja akurat jest z masłem shea, także również jest tak naprawdę dla każdego typu cery i też będzie świetnie nawilżała tę skórę. I na koniec muszę wam powiedzieć o produkcie, który tak naprawdę wywołał we mnie tak dużo emocji. Przede wszystkim ja bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam na temat tego serum rewitalizującego. Naprawdę wiele dziewczyn je zachwalało i powiem wam szczerze, że w momencie, gdy ja otworzyłam moje opakowanie, to byłam troszkę w szoku, dlatego że ja wcześniej, jakby to powiedzieć, za bardzo się nie wgłębiałam w temat tego serum, po prostu otworzyłam, chciałam przetestować i okazało się, że to serum, ono ma bardzo taką oleistą konsystencję, a to przede wszystkim dlatego, że głównie składa się z olei. I muszę wam powiedzieć, że na samym początku miałam taką myśl: a co jeśli mnie zapcha?
naprawdę bardzo się tego bałam, zresztą zazwyczaj jak testuję nowe produkty, to jednak gdzieś ta myśl siedzi w mojej głowie, natomiast po kilku użyciach już wiedziałam, że nic absolutnie takiego się nie dzieje na mojej skórze, naprawdę fantastycznie regeneruje ten naskórek, bardzo dogłębnie go nawilża, szczególnie, że moim zdaniem ten produkt powinno się używać już tak na zakończenie całej pielęgnacji, właśnie z tego względu, że są to głównie oleje, a oleje powinno się stosować właśnie już na sam koniec, aby domknąć tę całą pielęgnację i tak jakby zabezpieczyć te produkty, które są pod spodem. I moim zdaniem jest to coś, co naprawdę świetnie się sprawdzi, szczególnie w tym okresie zimowym, gdy nasza skóra jest właśnie bardzo narażona na to suche powietrze w domu, ale również to zimne powietrze na dworze, także naprawdę bardzo Wam je polecam. I tutaj ten produkt można stosować tak naprawdę na kilka różnych sposobów, dlatego że oprócz tego, że ten produkt możecie stosować już na takie zakończenie pielęgnacji, to również super będzie się sprawdzał pod makijaż. Ja na przykład dzisiaj mam go na sobie pod moim makijażem. Również super się sprawdzi jako taki delikatny krem pod oczy. Możecie go również stosować na usta, jako maska do ust, ale też możecie pozostawić go na całą noc, taką wiecie, delikatnie grubszą warstwę i pozostawić na całą noc. Wtedy nad ranem wasza skóra będzie po prostu przepięknie nawilżona, odżywiona, taka uspokojona. No i przede wszystkim jakby zniknie ten efekt takich suchych skórek, które właśnie bardzo często pojawiają się zimą. I ja dosłownie muszę Wam tutaj przeczytać, co się znajduje w środku, dlatego że nie jestem w stanie z głowy tego wszystkiego powiedzieć. Słuchajcie, olej chia, olej ze skórki słodkiej pomarańczy, olej ze słodkich migdałów, olej kokosowy, olej jojoba, masło mango, olej ryżowy, wosk pszczeli, witaminy E i F. No po prostu jest tego mnóstwo tutaj, także też z tego powodu ten produkt jest taki bardzo... że tak powiem, bogaty w te wszystkie składniki. I to jest już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Tak naprawdę temat kwasów jest tak obszerny, że muszę to chyba rozdzielić na kilka części, dlatego że nie dałabym rady wszystkiego w jednym filmie omówić. Natomiast jeszcze raz Wam powiem, że właśnie ten okres zimowy to jest najlepszy czas, aby przynajmniej spróbować wprowadzać kwasy do swojej regularnej pielęgnacji. I ja się będę już z Wami żegnać. Jak możecie zauważyć, moje usta delikatnie błyszczą, a to dlatego, że właśnie sobie troszkę tego serum rewitalizującego nałożyłam, tak aby je delikatnie nawilżyć. Zobaczcie, jaki naturalny efekt to daje. Przepięknie to wygląda. Także my się widzimy w kolejnym filmie. Oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Piszcie mi koniecznie, czy Wy wprowadzacie do swojej pielęgnacji jakieś kwasy. Jeżeli tak, to jakie? Jeżeli nie, to od których chcielibyście zacząć? My widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki. Mua. Pa, pa.